Czy zwykły, niepozorny z wyglądu pokój studenta można przekształcić w sypialnię rodem z filmu o Indiana Jones? Ula la 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 la. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy całą naszą ekipą tego nie sprawdzili, a powiem wam, że efekt przerósł nasze oczekiwania, no i sami zbieraliśmy szczeny z podłogi. Ej, to jest mocne! Dlatego zachęcam was do pozostania z nami do końca, bo powiem wam, że się działo. No dobra, każda historia zaczyna się od początku i tak też było tutaj. Naszym filmowym Indiana Jonesem będzie patec, którego gdybym tak krótko chciał wam przedstawić, to nazwałbym go ekstremalnym podróżnikiem z jajem. Trzeba mieć bowiem jaja na miejscu, by wyruszyć tam, gdzie patec wyruszył. Wcisnąć się tam, gdzie jego cztery litery się wciskały, no i zobaczyć to, co widziały jego oczy. Mając to na względzie, wyruszymy w podróż do Krakowa, by całą naszą majsterkową ekipą przygotować mu taką przystań do odpoczynku przed kolejnymi wypadami w świat. Powiem wam, że zbliża się burza mózgów, czyli pierwszy, no i taki trochę najtrudniejszy etap, gdzie trzeba po prostu wszystko wymyślić, no i zaplanować. Stary i sprawdzony sposób, żeby poukładać sobie w głowie plan działania. Tak było chociaż przy przerabianiu kosiarki na mini Jeepa Willisa, było tak też przy konstruowaniu trajki na bazie roweru, tak jest i przy tym zadaniu. Co zatem zaplanowaliśmy w przypadku sypialni pateca? Jeśli myślicie, że szafę we wnętrze, to grubo się mylicie. Przeniesiemy za to zewnętrze do wnętrza, tworząc taki szamański kącik z szyszą do palenia, otoczony bujną roślinnością wylewającą się z ramy obrazu. Szafy nie będzie, ale za to ozdobne szatersy wraz z dużymi zegarami wprowadzą tutaj fajny podróżniczy klimat. W sypialni nie może zabraknąć też łóżka, kilka dodatków na ściany, no i... Ale o tym opowiemy już na deser. No to lecimy! Po 450 km i 5 godzinach drogi możemy na żywo zobaczyć to, co do tej pory widzieliśmy tylko na podesłanych zdjęciach. Ty, no spoko, na żywo chyba lepiej. Ale zdjęcia były ciulowe w porównaniu z tym. Czas zacząć pracę! Patec jest w podróży powrotnej, więc mamy kilka godzin czasu, aby wynieść to, co nam przeszkadza, no i zrobić jak najwięcej się da, aby zaskoczyć go, zanim dołączy do naszego remontowego teamu. Wnosimy więc trochę elektronarzędzi, filmowego, a raczej firmowego Artuditu, ozdoby i mnóstwo innych rzeczy, które już na starcie ktoś zaplanował na raz zapakować do windy. Nie rozumiem zasadności stania w tej windzie, jak ktoś mi ją wytłumaczy. Jestem operatorem windy. Operator windy, czy dobra wymówka, aby nie poginać na piętro z buta? Nie ma zmiłuj się, bo wszystko i tak trzeba wnieść, co po chwili widać już w salonie. Niektórzy, jak widać, wchodzili chyba przez komin albo wentylację. Tak czy inaczej, materiał jest, więc na początek można zabezpieczyć wszystko, co będzie malowane i zaprosić farbę do tańca, a raczej dwie, bo zieleń będzie tu królowała w dwóch odcieniach. Jak dwie farby, to i dwóch wałkowych. Przy każdej robocie, jak zawsze, jest loża szyderców. Nie ma za to na liście obecności naszego inżyniera Krzysia, który zapodział się gdzieś na zakupach. Człowieku, patrz, tak o, no ja, wiecie jak, no u nas 120 tysięcy, nie? Ludzi mieszka. No ale ja tutaj jadę, tramwaj, w lewo, z prawo, człowieku, jadę. Co to jest za strzałeczka taka migająca, taka wielka miga w prawo, kurwa, nie wiem, zatrzymuje się, nie? Straszne, tak się ciężko jedzie, się upaciłem bardziej niż na treningu, a jechałem tylko 5 km. Machanie wałkiem dobiega końca, loża szyderców może więc zabrać się za detale oraz docinanie w międzyczasie desek na taras. Po dwóch godzinach leci druga warstwa i kolorystykę mamy już z bani. Co zatem jest dalej w planie? Plan jest prosty. Zakątek, który byłby idealną szafą... Nie będzie szafą. O to chodzi. Po prostu. Nie jesteśmy tutaj, żeby robić szafy. Lecimy sztaba. No właśnie, lecimy. No to mnie z tamtej strony, gdzie to ma się spotkać? Nie ma co, lecimy z podestem. Jego kształt został wyznaczony przez kantówki. Można więc użyć długopisu dystansującego do równego mocowania desek. Jednak po chwili przychodzi do głowy mała zagwozdka wymagająca oczyszczenia sumienia. Te legarki mogliśmy zrobić grubsze. I oto to martwe drzewo, co pozwoli nam uzyskać 2 cm wyżej. Dla jednego 2 cm to dużo, dla innego mało. Ale różnica między 13 a 15 to już jest wyczuwalne. No dobra, skoro 2 cm robią taką różnicę, to czemu nie? Oby tylko patec o tym pamiętał, wchodząc do szamańskiego kącika. A przy okazji, jeśli jeszcze nie widzieliście, jak z dwóch ludków zrobić ścisk stolarski i poziomicę, to już wiecie. Poziomo jest zajebiście. No, skoro natura i taras, to robimy takie lekkie przełamanie. W ten otwór poleciała agrowłókina i teraz białe kamyczki. Po to, że tutaj sobie położymy bongo i będzie można chillować. Sztabuś, tylko musisz sypać tak, żeby nie ubrudzić deski. Spokojnie. Ja często wsypuję pelet do pieca, to wiem, nie? Przepraszam.
Starszy piecowy Sebastian wie, o czym mówi, tym bardziej, że nie jeden nasyp kolejowy wyszedł spod jego ręki. Jeśli chcecie spytać, czy taka robota jest emocjonująca, to niech ten obrazek sam za siebie odpowie. Ci bardziej spostrzegawczy dojrzeli już pewnie, że obok czekają szatersy do zamontowania. Jeszcze przed przyjazdem potraktowaliśmy je tym, co lubimy najbardziej, czyli bejcom, a potem wszystko opaliliśmy, stąd ten ciekawy efekt. Zanim jednak staną się one gwiezdnymi wrotami, musimy zadbać o precyzyjne robótki, a taką z pewnością jest rama, z której wylewać się będzie roślinność, no i zegary odmierzające czas w Tokio, Krakowie czy Nowym Jorku. Tokio, my to jesteśmy światowi. Tokio, napisaliśmy Tokio, a Nowy Jork, Nowy Jork. Nie ma co się mazgaić, jak na 10 godzin roboty to takie niedociągnięcia się wybacza. Na dzisiaj zostaje przymocowanie ściennych ozdobników i wyczekiwanie na pierwszą reakcję pateca po jego przyjeździe. A dobra, wchodź, zobacz, pamiętasz jak było? Oczywiście, że pamiętam. Dobra, wchodzimy, cyk. Kramka jest z drugiej strony. Kurde blade, panowie. Na razie, jak się zaczyna? Bardzo spokojnie. Zielona góra, Nowa Zelandia, zegary, ale w ogóle kolor trafiony się. Tak? Wow, no to dobrze. O, tego nawet nie zauważyłem. No nie! Za nic! I teraz słuchaj, tak jak mnie prosiłeś, tutaj dzisiaj montujesz rurkę. I moje miejsce pracy. I też sobie i będę wam pomagał w trakcie robić, a ja będę ten. Zapoznajemy pateca z naszą wizją na tropikalną sypialnię w środku miasta, ale tak, żeby nie zdradzić przy okazji wszystkiego od razu, co będzie dalej. A pamiętacie brata bliźniaka Klamera? Spokojnie, to tylko gipsowy odlew jego twarzy, który tym razem zaserwujemy patecowi. Nie jestem jednak pewien, czy wie, na co się pisze. Ty, no brody mu chyba nie wyrwie, nie? Co jest do ciebie ważne w twojej urodzie? Brwi by były takie istotne, nie? Dobra, to ci je zostawimy. Z tobą już będziemy uważać, ale musisz założyć ciapek. Dobra. I będę musiał cię posmarować wazeliną. No mówiłem, że będzie się działo, ale doktor Klama i doktor Sztab są to znani lubuscy plastycy. Niekoniecznie może od medycyny estetycznej, ale dobrze radzą sobie z pędzlami, farbami czy dłutem. Kto by tam zaglądał w dyplom? Najważniejsze jest przecież to, jak się prowadzi pacjenta. Musimy zrobić jakieś hasło, że tkniesz nam, to znaczy, że wpadasz w panikę albo coś jest nie tak. Czemu mowa o panice? No bo żeby z alginatu powstała forma do odlania twarzy, trzeba wszystko najpierw na nią nałożyć, a więc rurki posłużą za przedłużenie nozdrzy. Doktorze, bo mam tutaj kartę i w przeciwwskazaniach jest przerost prostaty. Też stulejka tutaj? Jest stulejka. Doktorze, bo tydzień temu wydał nam certyfikację, zasłonię rurę. Tylko o słomkach pamiętajcie. Jakich o słomkach? O słomkach. Słomkach. Aha, zapomnieliśmy! Nie, w dobrych rękach jestem ogólnie, nie? Najważniejsze, że wszyscy dobrze bawimy, nie? Wszyscy się śmieją, więc zajebiście, nie? Skoro wszyscy są spokojni i rozluźnieni, to można lecieć z nakładaniem maseczki. Nie ma się co martwić, że jeszcze to się nie prezentuje za dobrze. Dzieło sztuki ma to do siebie, że dopiero na koniec zyskuje na wyglądzie. Tak czy inaczej przechodzimy do bandażowania, a że jest to niezwykła klinika, to bandaże nasączone są gipsem, przez co forma do odlewu będzie sztywna. Weź lekko dmuchnij lewą dziurką. Dziurką. No, wydmuchałaś. To jest tylko gips, jak chcesz to. Po prostu pomyśl, że to jest zasnięty babol. Musisz machnąć, bo nie mieliśmy suszarek. I mamy opalarkę. Punktowo będziemy próbować na przykład czubek czoła. Jak się zacznie palić, to podnieś rękę, nie? Pierwsze przyspieszone suszenie i kontrola, czy wszystko jest ok. Czynności życiowe pacjenta są pod kontrolą, a i nawet wyraz zadowolenia pojawił się na twarzy. Czas więc przenieść pateca do sali wypoczynkowej, żeby dalej mógł nam schnąć. Chłopak lubi wyzwania i ekstremalne przygody, więc mam nadzieję, że takie właśnie zostały mu zapewnione. Po dobrej robocie doktorzy opuszczają salę, ale ciągle doglądają pacjenta, bo mają to przecież wpisane w swój zawód. Pytanie jednak, czy coś z tego wyjdzie? Jezus. Cześć, chcę, żeby pierwszy to zobaczył, to mnie. O, ale to była podróż, ja chyba zasnąłem w ogóle. Nie wygląda mi to na pateckiego. Nie, to są jego włosy. Czuję się strasznie, jakbym był w innym świecie, bo naprawdę byłem tak długo nieobecny. Szczerze? To jest nasz profesjonalizm, że tak się poczułeś zdecydowanie. No na pewno. Zobacz, jak ładnie wyglądałeś. No piękny, piękny jest nasz bohater. Trzeba teraz zalać całość gipsem i poczekać, co się z tego wykluje. A jak pamiętacie, przy twarzy Klamera można było się pomylić, który jest ten prawdziwy. Tak czy inaczej, czeka nas powolne schnięcie. Tymczasem nie możemy przecież pozwolić, żebyście nie zobaczyli, jak szamański kącik będzie się finalnie prezentował. Wjeżdża więc trochę miękkich puf, trochę zieleni, no i fejkowe ognisko z wystającym cybuchem. Myślę, że wracając do Polski, patec będzie mógł się tutaj błogo zrelaksować.
Bądźcie z nami też jutro, bo w kolejnym odcinku wyposażymy sypialnię w element, który wyniesie sny na zupełnie inny level. Na deser zaserwujemy, a całość hucznie otworzymy raz jeszcze niczym Kurski Sylwestra marzeń. To jest mocno! Dajcie łapkę na zachętę i widzimy się już jutro.